wiedziałeś, że to jest zwiedza na blog.com i możesz dostać grecin gry na dworze? Zapłać mi za 99 zł na blog.com, bo możesz zarobić grecin gry na dworze za darmo. Zobaczcie tam, dokąd zmierzasz. I znowu odlatują do ciepłych krajów. Uciekają z przedmiesień. Nie wiedzą, co tracą. Teraz na piękną jesień w swoim ogrodzie i gotowe oferty w Obi. Wygodna i pojemna taczka, niezawodna pilarka i piękny brzoch w różnych kolorach. Teraz także wielkie święto roślin ogrodowych i domowych. Szeroki wybór i setki gotowych ofert w Obi. Jesień w domu, tylko w Obi. Przyszłość Zjednoczonej Prawicy się waży od 13, czyli 3 godzin trwa Rada Kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie odpowiedzi w gminie Godzinę temu spotkała się też władza Solidarnej Polski. Czy dojdzie do zjednoczenia Zjednoczonej Prawicy? Czy rząd znany od 5 lat w kształcie będzie trwał? Czy każdy jednak pójdzie swoją polityczną drogą? Czym są zdecydowane rozstrzygnięcia, które już w poniedziałek zapowiadała rzeczniczka PiSu? Te wszystkie kwestie będziemy poruszać w dzisiejszym wydaniu Faktów po południu w TVN24. Jest godzina 16, Justyna Kosela, witam i zapraszam. Z naszymi reporterami jesteśmy wszędzie tam, gdzie zapadają istotne polityczne decyzje. To miejsce, które Państwo widzą już od wielu, wielu godzin i wielu dni, czyli ulica Nowogrodzka i siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy też opowiadać o spotkaniu władz partii Zbigniewa Ziobry. Będziemy też w Sejmie, rzecz jasna, dosłuchać się to, jak kryzys koalicyjny rządowy odbierają polityczni oponenci. Z nami już teraz Maja Wójcikowska, która od kilku dni przy ulicy Nowogrodzkiej relacjonuje to wszystko, co tam się dzieje. Maja, czy jakiekolwiek rozstrzygnięcia, czy już wiadomo, jakie są efekty tych rozmów? Zobaczymy. To jest na razie jedno słowo, jedno jedyne, które usłyszeliśmy od rzecznika partii, który wychodził tutaj na chwilę na zewnątrz. I wszystko wskazuje na to, że tak jak mówili, tak zrobili, do 16 to spotkanie się skończyło, dlatego że już z siedziby tutaj na Nowogrodzkiej wyjechał wiceprezes tej partii, minister obrony Mariusz Błaszczak, wyjechał kolejny wiceprezes Antoni Macierewicz, wyjeżdżali też były marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, który obiecywał nam, że wszystkiego dowiemy się właśnie do tej 16, że wszystko będzie jasne i twierdził, że wszystko jest na jak najlepszej drodze. Pytanie, czy faktycznie się tego dowiemy, czy ktoś wyjdzie do nas z komunikatem. Na razie takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.